Moi drodzy, więc dzisiaj długo wyczekiwane badania zdrowotne. Chyba szumi za bardzo, nie będzie mnie słuchać, ale spróbujemy. Najwyżej dam wam napisy. Hola, my friends! I hope you are all well! No, tu trzeba powiedzieć, że charakterny ten gołąb. Sukin syn. Jeżeli interesują Cię tylko wyniki tego badania, to przeskocz sobie właśnie tutaj. Kamila! Dlaczego tam nikogo nie ma za ladą, a tutaj chodzisz? Co to ma być? Ja nie jestem w pracy. Trochę co ty? Krew oddawałeś na treningu już jesteś? No a to gdzie mam być? To jak to zrobiłeś? Normalnie ketony zakleiły. A nie bałeś się, że cholesterol igłę zaklei? Niech zakleja. Sami pozostałem, niedługo miażdżyca. A co byś zrobił, Rafał, byś miał zdrową wątrobę? Takie marzenie, masz czasami takie marzenie? Mam takie marzenie, że dostaję 1000 lajków pod filmem. Jeszcze chyba tego nie było nigdy. Ale to by było takie uczczenie tej zdrowej wątroby. A to jest ważniejsze niż wątroba twoja? 1000 lajków, tak. Rafał, jakieś pytanie kompromitujące. O co pytają subskrybentki? Nie wiesz? Nie wiem, znaczy wiem, ale to się nie nadaje do powtórzenia. Ale takie pytanie, które się często pojawia, to jest kiedy wreszcie zapuścisz brodę? Nigdy. Nigdy nie będzie brody. Ani nie będzie łysego łba, ani brody. A dlaczego przecież takie modne ostatnio? Sprawdźmy wątrobę w takim razie teraz. Widzowie pytają się jeszcze Piotera. Co się znaczy, pytają? Co to znaczy pokazać odyńca? To jest pokazać, że się ma. Nie wiem co to znaczy. Furyję pokazać chyba. A niektórzy nie będą wiedzieć co to znaczy furyja, bo to jest nasz dialekt podkarpacki. To niech oglądają dalej, to się dowiedzą kiedyś. Dobrze. Pytają się jeszcze, dlaczego nie masz koinki Wunderbaum, tylko jakąś taką tańszą troszeczkę. Jest troszeczkę tańsza, ale w jakości nie ma różnicy za bardzo. Ale ta już ma tyle lat, że spłowiała. To ja zapomniałem, że to mam w ogóle takie coś, nie zwracałem uwagi na to. Nie wiem, kiedy to kupiłem, to już lata temu musiało być. Po co to pisi w ogóle? Zamknięte to jest, czyli nie wejdziemy. Od 6 do 14. To jutro przyjdziemy. Od 7 do 13. Nagraj tu. Niestety, ale jutro. Skomentuj tą ketogeniczną pogodę dzisiaj. Dzisiaj ketogeniczna pogoda bardzo poprawia mi nastrój, chociaż zawsze mam dobry, bo moje ketony odżywiają mi mózg, nie jakiś cukier. A jedź, jedź. Taką prędkością jak ten facet, to można się wybrać najwyżej na tamten świat. Nie, tu nic nie będzie słychać. Widziałeś tą izbę przyjęć? Widzę. To jest na największych ludzi, którzy po prostu popełnili już takie błędy, że się nie mieszczą w zwykłych drzwiach. No ale to po to dla nich powstało i to dobrze nawet, że coś takiego jest. To teraz przyszłość tego kanału zależy od tego badania tak naprawdę. Taka przyszłość, ja idę, zdrowy jestem. Nie czuję się chory. Jakbym był chory, to bym nawet nie robił tych badań, zmieniłbym dietę. Ludzie zestresowani tam idą, ja nie rozumiem tego. Widzicie tutaj co jest? Tu jest miejsce dla wszystkich cukrów. Pokaż. Widzisz? Sam cukier tam jest. I co, będziesz umierał? Tak będę umierał. No już tylko sobie w łeb strzęć. Rafał, jak to się dzieje, że ty jesz ten tłuszcz nasycony, a wszyscy mówią, że to jest miażdżyca, śmierć, cholesterol, wątroba wysiada i tarczyca i wszystko. Czym my tu pojedziemy, nieważne. Co? Poopowiadamy, co było fajnego w tym badaniu, nie? Jak wrażenia? Wrażenia takie z tego badania, to że... Czy bolało przede wszystkim? No to widzieliście, jaki ból był cholerny przy badaniu. Jestem takim człowiekiem, który jeżeli czuje się dobrze, to się nie bada. No bo jaki jest sens po prostu wynajdować sobie coś, czego nie czujemy?
No, że w komentarzach pisaliście, że już mam marską wątrobę, tarczyca jest do wymiany i ten, to postanowiłem to sprawdzić, no. Nie, że się przestraszyłem, tylko chciałem pokazać po prostu ludziom, którzy nie wierzą w to, a zaraz jechamy się gnoja i tyle. A co ci się może najbardziej podobało w badaniu? Co mi się podobało? Atmosfera była bardzo miła, panie były bardzo miłe, takie fajne, takie podgrzone już. Czyli jakie? Takie pannice już. Tak jest, także o, jedzie nasz autobus. Dobra. Wsiadamy i jedziemy. Rzeszów to jest miasto innowacji, moi drodzy. Wciskamy i czekamy. Nie powiem, tu co jedzie? A czemu taką krótką rejestrację ma? To jest amerykańska rejestracja. No to PL przecież ma. To jest rozmiar amerykański, taką można sobie w Polsce też założyć. Tak?